właśnie teraz Karolina Kapusta ze swoją debiutancką książką Fuzja Bordeaux. Cieszymy się, że do nas dotarłaś. Postanowiliśmy, że ja zacznę z pierwszym pytaniem. Wiesz co, ja jestem troszeczkę wypisany oczywiście po tej recenzji towarzyszącej i tak pomyślałem, że skoro nie wszyscy jeszcze pewnie słyszeli, czytali, wiedzą coś o tej książce, to zadam to najoczywistsze, najokropniejsze pytanie, które można zadać i które dostajesz na każdym spotkaniu, mianowicie o relację tej twojej poezji do choroby, do dyskursu melodycznego, bo wiem, że no z jednej strony, no wiesz, ta książka jest czytana w tych kategoriach, tak? To jest poezja o chorobie. No ale to nie jest poezja pisana w trakcie choroby, nie? To jest poezja, która jakoś się do niej ustosunkowuje, coś z nią robi. Więc jakbyś mogła do tego się odnieść, żeby to nie było też takie myślenie, życiopisanie o cierpieniu i bólu. Nie? Tak, jest to pytanie, które pada często, ale dzięki temu przynajmniej nawet o tej godzinie po podróży z Wrocławia do Kołobrzegu jestem w stanie coś może odpowiedzieć. Więc tak, słusznie zauważyłeś, no ta debiutancka książka, ja o tym mówię otwarcie, ona gdzieś wychodzi, wyrasta z moich osobistych doświadczeń chorobowych, natomiast też się już do tego przyznałam. Wszystkie te teksty z książki zaczęłam pisać w zasadzie, jak już wiedziałam, że jestem no, już po jasnej stronie mocy z powrotem. I tak, to na pewno inaczej ustawia całą perspektywę. I też, co ciekawe, ja w ogóle nie chciałam o tym pisać, tak? Nie chciałam dotykać tego tematu, bo mi się to wydawało właśnie takie słabe, że zaraz tutaj będę się kręcić w kółko i robić z tego tematu jakąś oś dramaturgiczną mojej twórczości całej. Ale w trakcie pisania innych różnych tekstów ja po prostu czułam, że ten temat sam wypływa, wychodzi i że albo mogę się upierać i opierać i coś udawać w sumie sama przed sobą i w tych tekstach, albo się z tym zmierzyć i jak spadać to z wysokiego konia. I, no i zdecydowałam się na to drugie, żeby się z tym zmierzyć. Z ciężarem dyskursu melodycznego, bo to, nie zapominajmy, to nie jest tylko kwestia literatury, która podejmuje ten problem bólu, cierpienia, choroby, rozpadu ciała, ale też i dzisiaj chyba najbardziej intensywnie taki dyskurs medialny, który jest bardzo no, irytujący, to mało powiedziane. I wśród tych wszystkich nitek, odnóg, chciałam się jakoś umiejscowić między tym, że jest to temat istotny i ważny i nie umniejszać jakby też takiemu jednostkowemu przeżywaniu, unikatowemu, a z drugiej strony myśleć o tym, że jest to jednak wspólne i jakieś takie zwyczajne i jakieś takie właśnie zwykłe, że to nie gdzieś na tej osi od jakiegoś totalnego ekshibicjonizmu do jakiejś totalnej ironii i jakby dystansu i wydzielania się albo totalnego takiej medykalizacji, gdzieś jakby złapać to w jakiejś takiej, nie wiem, życiowej, istotnej równowadze. O, tak bym chyba powiedziała. No to ja trochę dla kontrastu chciałam cię zapytać o to, o co myślę, że cię jeszcze na szczęście nikt nie pytał, żebyś miała też chociaż trochę z tego frajdy. A poza tym to chciałam cię zapytać o coś, co jest w twojej książce jasne i lekkie. Bo ja czytając kolejny raz Fuzję Bordeaux widziałam ją bardzo barwami i bardzo kolorami. Tam się pojawia dużo kolorów związanych z organicznością, z cielesnością, jest krew, jest żółć i wszystkie te inne wydzielinowe barwy. Proszę? Jest Bordeaux. Jest Bordeaux, owszem, tak, ono też się tam pojawia. Ale jest też dużo takiego koloru związanego z jakimś rodzajem wrażenia. Jest morze, jest przyglądanie się przeróżnym przestrzeniom, ale nie chodzi mi o taką topografię związaną z salą szpitalną i tego typu innymi
miejscami, które oczywiście w tej książce też są, ale to, kiedy ty wychodzisz trochę poza. I chciałam cię zapytać o taką funkcję widzialności, a w szczególności właśnie widzialności barw. Czy to jest coś, co ty zakładasz, albo w jaki sposób ty łączysz jakoś swoje rozumienie formy poetyckiej, czy to jest rzecz, która jakoś ci przenika do wiersza i potem się ubarwia tak sam z siebie? Why not both, że tak powiem. Myślę, że na pewno ten kolor jest ważny, zresztą no też jest, pojawia się w tytule, więc musi być ważny. I tak jak mówisz, jest też jakby cała gama tych kolorów. I jak myślę o tym, co jest widzialne na przestrzeni tych tekstów, to oczywiście w ogóle one są dużo bardziej, na pierwszym planie one są dużo bardziej dotykalne niż widzialne. Natomiast tu też można jakby to jakoś połączyć, no bo to, co dotykamy, jakby często też jakby widzimy niejako przez dotyk. Ale oprócz właśnie tego aspektu właśnie zmysłu dotyku, ciała takiego materialnego, chciałam, jak myślałam o tych wierszach, też tak kompozycyjnie, myśląc o sytuacji lirycznej, o scenie, która się jakby jakoś tam wydarza, to oprócz kompozycji takiej językowej, to tak miałam w głowie taką perspektywę, jakby to mogło wyglądać w obrazie, tak? Właśnie albo na scenie, albo w kadrze filmowym. Więc to światło, o którym mówisz, ta jasność, która też tam jest, czy w słońcu, na tych plażach właśnie, czy w nocy, w mieście, to myślałam o tym jakoś, że to jest pewne światło, które tę scenę w ogóle nastraja nam. Wchodzimy w pewien klimat. I też jakby to, co jest widzialne, też zależy od tego, w jakim świetle to widzimy i jak ono pada na te rzeczy, które do nas docierają. Dziękuję ci bardzo za tę odpowiedź. Trochę się zamyśliłam, kiedy opowiadałaś i zaczęłam sobie... Bardzo konkretne wiersze zaczęły mi przychodzić do głowy, ale odsyłamy wszystkich was do Fuzji Bordo, a jutro Fuzję Bordo będzie można posłuchać podczas Muzyki Słowa w Regionalnym Centrum Kultury, tak jak zresztą większość książek, o których dzisiaj rozmawiamy. Dziękujemy ci bardzo. Karolina Kapusta. Dziękuję.